Dzień dobry, witamy Was serdecznie. Cześć. Słuchajcie, Arka ręce, Arka plecy widzieliście w kilku ostatnich filmach. I głowę. I głowę też widzieliście. I Arek tutaj, słuchajcie, uczestniczy w pracach wszelakich od kilku ładnych tygodni. No i słuchajcie, to jest faktycznie, myślę, że taka historia, wiem, że ja lubię dużo opowiadać, ale faktycznie tutaj myślę, że jest kilka rzeczy takich ciekawych i to jest kolejny taki dla mnie dowód również, że nasze myśli mają, słuchajcie, znaczenie. My z Litką szukaliśmy pomocnika, szukaliśmy osoby, która faktycznie by tutaj z nami tworzyła to, co robimy w warsztacie Domi Drewno, a Arek okazało się, że szuka pracy. Ale ja oczywiście o tym nie wiedziałem. I któregoś dnia Arek się odezwał do mnie, czy ja przypadkiem nie mieszkam, czy warsztat nasz nie jest przypadkiem koło Żerkowa. W tym domu, koło którego przyjeżdżam codziennie kilka razy. Właśnie. I najlepsze, zapytał się tak, że czy przypadkiem, bo widział tam chyba Litkę, gdzieś koło bramy, czyli przez Litkę wszystko, Litka, twoja wina. I słuchajcie, od słowa do słowa, Arek szukał chyba o CNC, nie? Chciał się coś dowiedzieć. Ja mówię, dobra, no to będziesz przyjeżdżał, to wpadaj i ten, i pogadamy. Pokazałem mu co i jak. I w czasie rozmowy do mnie tak troszeczkę doszło, że może faktycznie to jest ta osoba, której szukamy. No i wieczorem napisałem jeszcze do Arka, że słuchaj, jest sprawa, przyjeżdżę i coś pogadamy o innym temacie. Arek się pojawił, pogadaliśmy i dosłownie za parę dni już się u nas pojawił na 8 godzin. Sorry Monika za podebranie pracownika. Jak będzie widziała film, to takie życie, nie? Ale wy macie dużo pracowników, to sobie poradzicie. A u nas, słuchajcie, to jest 100% mocy więcej. Ja sobie również zdaję sprawę z tego, że moje plecy czasami nie domagają i szczególnie na przykład przy pracach przy ogrodzie zimowym, tam po prostu to jest jedno okno po 50-60 kg i tego nie idzie ruszyć. I wiadomo, że wtedy człowiek próbuje kombinować jakieś podnośniki, jakieś tam stoły, coś. Jak wystarczy po prostu wziąć pomocnika, dwie ręce z jednej strony, dwie ręce z drugiej i to już po prostu zupełnie idzie inaczej. Arek, czym się wcześniej zajmowałeś, bo może powiesz parę słów? Wcześniej hobbystycznie zajmowałem się stolarstwem już od paru lat, coś koło czterech. Zaczynałem właśnie oglądając filmiki Jarka, więc to taka fajna klamra się zrobiła. Robię różne rzeczy dla dzieci, głównie pieski na kredki, takie sortery. Mhm. No i też robię lampki, które też tutaj zobaczycie niedługo. No poza tym pracowałem też na etacie w wielu firmach i chciałem po prostu znaleźć to, gdzie będę robił to, co lubię i właśnie trafiłem. To się cieszę. A jestem ciekaw, no bo ten miesiąc tak naprawdę czasu tutaj spędziłeś i faktycznie w tym czasie były przeróżne prace, nie? No, od jakichś banalnych do jakichś mega skomplikowanych. I tutaj myślę, że też może sam powiesz, bo jak czasami widzę na przykład wpisy, wiesz, na YouTubie czy na Facebooku, że tu się nic nie robi, przecież to jest taki ładny porządek i w ogóle... To tak tylko wygląda. Tutaj trzeba cały czas sprzątać, bo praca w re. Właśnie, bo tutaj wy czasami, widzowie Domi Drewno, widzicie tylko to, co ja chcę wam pokazać, nie? Widzicie ten kadr, gdzie kamera jest skierowana. Jeśli robimy coś w jednej części, no to nie będę wam pokazywał jakiegoś syfu, gdzie jest tona narzędzi i totalny bajzel, tylko kamera w drugą stronę, pokażemy wam to, co chcemy, a reszta dzieje się poza kadrem. I tutaj Arek no, jest no, młodą osobą i ja jestem również ciekaw, jak szybko będzie łapał tą wiedzę, którą
No ja ileś tam czasu zdobywałem, inne pokolenie zupełnie, nie? Takie bardziej powiedzmy elektroniczne. A jestem ciekaw na przykład z tych rzeczy, które już tutaj robiliśmy, jest coś na przykład takiego, co mówisz, kurde, takie coś bym mógł, nie wiem, robić na przykład cały dzień? Wszystko. Wszystko. Chyba wszystko. Ale bardziej ci się podoba ten miks prac, czy... Najbardziej podoba mi się praca na wyrównywarce. Bo zawsze marzyłem o takiej maszynie, a w domu robiłem to ręcznymi narzędziami, bo jeszcze nie miałem takiego sprzętu. W sensie wyrówniarka, strugarka, tak? Ale... Czyli praca na dużych maszynach bardziej, czy...? Tak. No i też jakby mogę tutaj dać, uwolnić się mojej kreatywności, nie? No. Tak jak mieliśmy tę pracę z wycinaniem desek do krojenia. No bo te zabawy z reniferkami też były fajne. Ćwiczenia manualne. Bo ja się też tutaj jakby też mogę troszeczkę się odciążyć i właśnie mieliśmy do naszej ulubionej kwiaciarni z Jarocina, pozdrawiamy Roxanę, potrzebne są deski, tak? Więc przestrugane drewno i tutaj Arek to już robił, więc to był jego projekt, ja się zupełnie do tego nie wtrącałem, więc jak na miesiąc myślę, że to już naprawdę... Sporo tutaj poszło. Fajnie. Sporo no. Drewna, sporo wiórów. No. Nie zobaczycie, jak wyciągaliśmy wióry z tego, z odciągu. To była porażka życia po prostu. Tyle się naprawdę tam, nigdy się tam, nie spodziewałem, że tam tyle się tego zmieści. Nie przedłużając, Arek jest tutaj i się czuje już jak u siebie w domu. Jeśli macie jakieś pytania do niego, pod tym filmem, czy pod innymi filmami, gdzie będzie już uczestniczył. Jeśli macie na przykład może jakieś dla niego tematy, które chcielibyście, żeby poruszył, powiedzmy, osoba, która no, wdraża się w nowym miejscu, z nowymi maszynami, czyli możecie go troszeczkę potraktować jak takiego, nie wiem, no, swojego wysłannika, tak? Czyli Arek, a pokaż na przykład, jakbyś ogarnął jakiś temat. Może coś takiego? Czemu nie? Dobra. Tyle w temacie, czyli Arek już jest przedstawiony i ruszamy z kolejnymi pracami. Do zobaczenia. Cześć.